Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na naszej konferencji, na której przede wszystkim chcielibyśmy opowiedzieć o naszym programie, bo to jest najważniejsze. To, z czym Lewica idzie do wyborów, to program oparty na trzech filarach: współpraca, wspólnota i wolność. Jak je rozumiemy? Jeśli chodzi o współpracę, to największym wyzwaniem, wobec którego dzisiaj stoi i nasz kraj, ale w zasadzie cały świat, jest zbliżająca się nieuchronnie katastrofa klimatyczna. Jeżeli nie zaczniemy już teraz działać, wkrótce będzie na to po prostu za późno i tylko Lewica traktuje ten problem tak poważnie, jak on na to zasługuje. Do 2035 roku chcielibyśmy, aby w Polsce większość energii pochodziła ze źródeł odnawialnych. W tej chwili jest to zaledwie 10%. Będziemy stopniowo odchodzić od gospodarki opartej na węglu, tak żeby nie zaszkodzić ani gospodarce, ani osobom zatrudnionym w tym sektorze. Polska musi też zacząć oddychać czystym powietrzem. W ciągu 15 lat chcemy wymienić 2 miliony starych, tych najmocniej kopcących piecy na instalacje nowoczesne, bezemisyjne, bądź podłączyć mieszkania do sieci ciepłowniczej. Jeśli chodzi o wspólnotę, wszyscy Polacy powinni mieć zapewniony dach nad głową. W tej chwili mamy ogromny problem mieszkaniowy, dlatego państwo zajmie się budową tanich mieszkań na wynajem bądź do wykupu przez mieszkańców. W ciągu 10 lat wybudujemy 1 milion mieszkań, takich właśnie sprzedawanych po kosztach budowy bądź wynajmowanych po bardzo niskich stawkach. Wspólnota to też kwestia wsparcia tych, którzy tej pomocy potrzebują, na przykład rodzin. Pozostawimy wszystkie obecnie funkcjonujące programy, takie jak 500+ czy Baciekowe, natomiast zapewnimy oprócz tego wszystkim dzieciom w Polsce miejsca w żłobkach i w przedszkolach, tak aby matki mogły powrócić na rynek pracy. W tej chwili jest z tym spory problem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Jeśli chodzi o wolność, tutaj skupimy się m.in. na prawach kobiet. W tej chwili Polki nie mogą bezpiecznie dokonać aborcji w naszym kraju, a tych aborcji dokonuje się około 150 tysięcy rocznie, więc problem jest ogromny. Polki robią to z naruszeniem, z takim zagrożeniem swojego zdrowia i życia, wyjeżdżając za granicę bądź w warunkach, które im zagrażają. Musimy z tym skończyć, chcemy wprowadzić ustawę, która będzie umożliwiała aborcję na życzenie do 12 tygodnia, a po 12 tygodniu ze wskazań medycznych. Zapewnimy także równość małżeńską i związki partnerskie. Marek Dyduch, pozycja numer 1, lider naszej listy w okręgu numer 2. 62 lata, zamieszkały we Wrocławiu, ale od zawsze związany z tym regionem. Poseł 3 kadencji, również radny 3 kadencji sejmiku województwa dolnośląskiego, prawnik z wykształcenia, interesuje się zjawiskami społecznymi. Pozycja numer 2. Mariusz Kotarba, 44 lata. Urodził się w Wałbrzychu i tam mieszka. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Pracownik naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zaangażowany w wiele różnych aktywności społecznych na rzecz praw obywateli, równości. Pozycja numer 3. Kornelia Lech, świdniczanka, mama 9-letniej córki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Mówi, że odpoczywa pracując na działce. Pozycja numer 4. Adam Łącki. Kłodzczanin, dokładnie. 6 razy wygrywał wybory do Rady Powiatu Kłodzkiego. Jako jedyny zasiada tam 6 kadencji. Wicestarosta, starosta powiatu kłodzkiego. Na dzień dzisiejszy prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Po prostu człowiek, instytucja. Pozycja numer 5. Małgorzata Musiałek. 35 lat. Aktywistka i działaczka społeczna. Zaangażowana w ideę czarnych protestów i walki o prawa kobiet. Uwielbia koty, ma ich 7. Pozycja numer 6. Wiktor Zaleński. Ma 24 lata, mieszka w Żarowie, jest pracownikiem punktu informacji Unii Europejskiej. Studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Lubi czytać książki o historii, w szczególności współczesnej. Interesuje się piłką nożną.
Cecylia Chojnacka, mieszkanka Kłodzka, mężatka i córka nastoletniej córki. Ma 42 lata, prowadzi własne przedsiębiorstwo, wykładowca akademicki, inicjatorka Rady Kobiet w Kłodzku, uwielbia chodzić po górach i uprawia wspinaczkę górską. Jest matką nastoletniej córki. Tak. Pozycja numer 8. Tomasz Wolak, 28 lat, pochodzi z Ożar w powiecie ząbkowickim, na co dzień mieszka we Wrocławiu. Renata Chuć, pozycja numer 9, 66 lat, mieszka w Świdnicy, pochodzi z Wałbrzycha, w tej chwili emerytka. Pozycja numer 10, Jolanta Słabicka, 56 lat, mieszka w Świdnicy, jest przedsiębiorcą, wiceprzewodniczącą Forum Kobiet w Polsce, aktywistka, organizatorka strajków kobiet, matka trójki dorosłych dzieci, uwielbia chodzić po górach. Pozycja numer 11, Agnieszka Chabiera-Górska, 45 lat, mieszka w Dzierżoniowie, prowadzi własną działalność, z wykształcenia księgowa, jest wieloletnią działaczką społeczną na rzecz osób ubogich, bezdomnych i wykluczonych społecznie. Pozycja numer 12. Dominik Hypner. Ma 38 lat, mieszka w Żarowie. Pozycja numer 13. Robert Szczajkowski. Mieszka w Bielawie, ma 58 lat. Magister ekonomii zarządzania. Prowadzi własną działalność gospodarczą jako doradca podatkowy. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Zainteresowania: literatura i psychologia. Pozycja numer 14. Janusz Sołtysik. Od urodzenia związany z Wrocławiem i z Dolnym Śląskiem. Zafascynowany ziemią kłodzką, gdzie obecnie mieszka. Z wykształcenia inżynier elektronik. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Działacz społeczny, współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Górskiego Róża Kłodzka. Pozycja numer 15. Maciej Zaboronek. Ma 29 lat. Pochodzi ze Świebodzic. Obecnie mieszka w Nowej Rudzie. Pracuje jako przewodnik w firmie w branży turystycznej. Pozycja numer 16. Anna Stabrowska. 42 lata, mama czwórki dzieci. Ukończyła studia z kulturoznawstwa. W tej chwili prowadzi własną działalność gospodarczą o charakterze budowlanym. Uczy się zamiłowania szwedzkiego. Zachowujemy te trzy elementy. Wspólnota, współpraca, wolność. Jeżeli chodzi o współpracę, to rozumiemy tą współpracę jako wykorzystywanie wszystkich atutów, które nasze państwo nam przynosi. Ale nie zgadzamy się na to, aby najważniejszymi spółkami Skarbu Państwa kierowali ludzie z przypadku. Tak jest na przykład w przypadku Orlenu, jednej z największych spółek paliwowych na świecie, która jest zarządzana obecnie przez byłego wójta Pcimia, który zasłynął tylko i wyłącznie tym, że w kampanii wyborczej malował z panią premier mieszkanie. W naszej Polsce, w naszej wizji Polski, osoby, które będą zasiadać w zarządach spółek Skarbu Państwa, będą przechodzić odpowiednie kursy, a konkursy będą transmitowane w internecie, tak aby wybór osób zarządzających był transparentny, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć, kto kieruje najważniejszymi spółkami Skarbu Państwa. Współpraca to także bezpieczeństwo. Rząd Platformy i PSL zlikwidował 417 komisariatów policji na 817 w Polsce. Rząd PiSu hucznie zapowiadał, że wszystkie powrócą na swoje miejsce. Niestety, w ciągu 4 lat powróciło raptem 100. My gwarantujemy, że wszystkie zamknięte posterunki komisji posterunki policji wrócą i będą dbać o nasze bezpieczeństwo. Średnie nakłady PKB w krajach Unii Europejskiej na służbę zdrowia to jest ponad 9%.
Polsce, zgodnie z przyjętą ustawą, do 2023 roku będzie to raptem 6%. My gwarantujemy, że do 2022 roku będzie to 6,8%, a w 2023 będzie to 7,2%. Dzięki temu pozwolimy sobie tak zorganizować służbę zdrowia, aby do lekarza specjalisty czekać nie dłużej niż 30 dni. Mamy to bardzo dokładnie rozpisane, co trzeba zrobić, w jakim zakresie i w jakim czasie. Kolejna sprawa to jest, proszę Pani, to są, proszę Państwa, leki. Jak wszyscy wiemy, leki na recepty są bardzo drogie. I budżet przeciętnego emeryty i rencisty bardzo cierpi na wydatkach na leki. Dlatego też my proponujemy, że każda recepta będzie kosztowała nie więcej niż 5 zł. Wszystkie produkty medyczne, typu pompy insulinowe, nie wiem, czy Państwo wiecie, 13% osób w Polsce choruje na cukrzycę. Koszt pompy insulinowej waha się od 4 do 9 tysięcy. W naszej wizji Polski to będzie refundowane przez państwo polskie. Jaki jest tego koszt? Mamy to dokładnie wyliczone. Będzie to nie więcej niż 6 miliardów, a być może nawet mniej, gdy odpowiednio przeprowadzimy negocjacje z firmami farmaceutycznymi. Nie jest to wynalazek. To na świecie funkcjonuje. W Anglii płacimy nie więcej niż 9 funtów za receptę. W Niemczech nie mniej niż 5, ale nie więcej niż 10 euro. Czyli w innych państwach jest to możliwe. W Polsce również musimy to zrobić. Jeszcze jeden element z wolności. Edukacja. Edukacja jest takim polem, w którym bardzo często w Polsce dokonywały się zmiany. Jednak te zmiany zazwyczaj nie szły w dobrym kierunku. My chcemy edukacji, która sprosta wyzwaniom XXI wieku. Chcemy edukacji, które się uczy uczniów współpracy, a nie rywalizacji. Chcemy edukacji, w której mówimy o programowaniu, w której mówimy o profilaktyce zdrowotnej, w której mówimy o cyberprzestępstwach, w których mówimy o fake newsach. To są rzeczy, które w tej chwili w szkole się nie znajdują, a one muszą się tam znaleźć, aby nasi młodzi ludzie byli wyedukowani i spokojnie wchodzili w swój dorosły wiek. I ostatni element, wolność. W przypadku wolności powiem jedno. Wyraźnie i stanowczo potwierdzamy. Chcemy rozdziału państwa od kościoła. Stanowczego rozdziału państwa od kościoła. Ale nie chcemy wojny. Nie mówimy o wojnie. Chcemy po prostu normalności. Chcemy, żeby stosunki państwo-kościół były ułożone tak, jak są ułożone ze stowarzyszeniami, z fundacjami, z innymi organizacjami. Chcemy opodatkowania księży, tak jak wszystkich innych obywateli. To jest po prostu normalne. I my chcemy normalności. Szanowni Państwo, jak można zauważyć, to zjednoczenie Lewicy jest zjednoczeniem programowym, ale też jest pewnego rodzaju symbolem. Po pierwsze, chcielibyśmy w parlamencie rozwiązywać problemy systemowo, a nie doraźnie. Nie widzi mi się jakiegoś rządu, czy jakiejś instytucji, czy jakiejś partii, ale rozwiązania, które będą trwałe dla Polaków i będą równo traktowały tych Polaków, nie wybiórczo, a systemowo, czyli każdy będzie miał prawo do tych samych praw i obowiązków, ale i tych samych świadczeń, które nie będzie rząd decydował, a będą przyjęte w ustawę. Po drugie, Polska jest bardzo podzielona. W Polsce rządzi prawica i centroprawica, lewicy nie ma w parlamencie. Nie ma tam miejsca na kompromis. Tam jest wojna, tam jest wyniszczanie się, tam jest mówienie, że moja racja jest na pewno najlepsza, a wasza racja musi być wyeliminowana. Tak Polski nie zbudujemy, tak nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego. Takiego, który bierze w swoje ręce odpowiedzialność za nasz kraj. Nie frakcje polityczne, a obywatele. I dążenie do tej zgody, też i prawdy historycznej, jest obowiązkiem lewicy i chcemy to w parlamencie przywrócić. I wreszcie trzeci element. Będziemy bronić obecnej konstytucji. Jakie państwo się może opierać na stabilizacji, na poszanowaniu praw obywatela, na niewywyższaniu się, ani nie nadużywaniu władzy jakiejkolwiek, jak nie będzie przestrzegać konstytucji. A my tylko słyszymy, trzeba zmienić konstytucję, trzeba zmienić konstytucję. Ale nikt nam nie mówi po co i na co. Ta konstytucja jest jedna z najnowocześniejszych w Europie. Szanuje ją cała Europa. To dlaczego my ją chcemy zmienić? No po to być może, żeby wzmocnić jedną partię. Po to może, żeby wyeliminować jakąś grupę ludzi z życia publicznego. Może po to. Dlatego Lewica będzie stała na straży
konstytucji. Jesteśmy razem w ramach Lewicy połączonej, co mnie cieszy. To jest większa siła i plan polega na tym, aby w naszym okręgu dawnego województwa obrzyskiego wygrać mandat i mieć reprezentanta w parlamencie. To jest niezwykle istotna sprawa, żebyśmy my tutaj z naszej prowincji, z naszego regionu przebijali się z naszymi problemami w rządzie i w parlamencie. Cały problem polega na tym, że tak zwana góra nie za bardzo rozumie tak zwanego dołu, a dół to są powiaty, to są gminy i są mieszkańcy tych środowisk. Sądzę, że mój udział tutaj i start sygnalizuje to, że w parlamencie potrzebni są wojownicy, ci, którzy przy swoim doświadczeniu i wiedzy mogą jeszcze swoim dynamizmem i swoją aktywnością forsować rozwiązywanie naszych problemów. Znamy wiele spraw. Jest sprawa inwestorów, którzy nie mogą się doczekać decyzji, które służą mieszkańcom naszego regionu. Jest sprawa przedsiębiorców, którzy też czekają na lepsze warunki, nie tylko po to, żeby się bogacili, ale po to, żeby tworzyli nowe miejsca pracy i to lepiej płatne. Jak będą te miejsca pracy, to będzie to najbardziej zdrowa sytuacja dla kraju i dla naszych mieszkańców i dla całego społeczeństwa. Uważam, że jeżeli Lewica będzie funkcjonować w parlamencie, a jest wielka szansa ku temu, jeżeli wyborcy się na to zdecydują, to właśnie między innymi czynnik promocyjny odegra jeszcze większą rolę. A dwa, również to spowoduje, ta presja promocyjna spowoduje, że przyspieszy to pewne decyzje albo nie wyhamuje. No przecież droga szybkiego ruchu z Wrocławia do Kłodzka musi być uruchomiona, bo ona wstrzymuje rozwój turystyki i w ogóle hamuje rozwój naszego regionu i ziemi kłodzkiej. A więc to wszystko są naczynia połączone. Promocja jest bardzo istotnym czynnikiem i sądzę, że wybory obecne będą sprzyjały temu, jeżeli z powodzeniem Lewica je rozstrzygnie.